przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamknięty. Jezus zmartwychwstał ze śladami męki. Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha, Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie. Puściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiedz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prosi więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 uczniów, udzielił władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, leczyli wszelkie choroby, wszelkie słabości. A teraz po raz kolejny, to bardzo dobrze. Jakieś dobre środowisko. Tak. Najlepsze, tak? No ale to jest wypycha, była, trzeba od razu też temperować. Dzisiaj widzimy, jak Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni. Pismo Święte chwilę wcześniej opowiada, jak Pan Jezus nakarmił rzesze ludzi, którzy byli głodni. Rozmnożył chleb, ryby, najedli się. I mieli pełne żołądki, to co tak zawsze człowiek zabiega, ale byli znękani i byli jakby porzuceni, bez pasterza. Wtedy Jezus naznaczył 12, słyszeliśmy te imiona: będziecie pasterzami.
bo inaczej będziecie błądzić. Jak ci Żydzi, gdyby mieli, wyszli z Egiptu, z niewoli, tam też mieli pełne żołądki. Ale wyszli z Egiptu i gdyby nie było Mojżesza, który ich prowadzi, to by się zagubili. Zagubilibyście. To jest bardzo ważne, co dzisiaj Pan Jezus od razu ustanawia pewien porządek. Będą pasterze, żeby prowadzili do ziemi obiecanej, do królestwa. Kiedyś, kilka lat temu modliłem się i tak mówię, Panie Boże, byłeś taki łaskawy dla Kościoła, dałeś takich opatrznościowych ludzi, pasterzy. Dałeś nam prymasa Wyszyńskiego, który nas przez to Morze Czerwone prowadził. Dałeś nam Jana Pawła II, który już nie tylko był w polskim kościele, ale i świat zaczął prowadzić tam, gdzie potrzeba. I tak mówię, Panie Boże, a zlituj się nad ojczyzną naszą. Czy muszą nami rządzić ciągle ludzie przeciętni, żeby nie obrazić kogoś? O tej naszej mówię, ale poprawność. Dlaczego Kościołowi dawałeś takich przewodników, którzy nas wyprowadzili z tego Morza Czerwonego i wiodą nas do wolności? Może byś dał ojczyźnie takich przewodników? Może jednego, może więcej. Może i wysłuchał proboszcza wyspały. Bo inaczej ludzie będą jak te owce bez pasterza, tacy zabłąkani. Czasem potrzeba takich właśnie przewodników silnych osobowości. Nie będę tu wymieniał, bo przecież chyba raczej inteligentni jesteście, wiecie o jakich sobie osobowości. Ale prośba Jezusa była taka. Proście robotnika, proście, żeby wyprawił. Jeżeli my nie będziemy prosić, tylko będziemy chcieli tak wszystko po ludzku załatwić, żeby z pokorą wyciągać ręce do tak jak Mojżesz, jak walczył Izrael na pustyni z dzikimi Amalekitami, to Mojżesz trzymał ręce w górze, to się modlił, no i wtedy zwyciężył. Jak opuścił ręce, przegrywał. I to jest taka, niestety trzeba cały czas ręce do góry podnosić i prosić Boga o tą pomoc. Cieszę się, bo w tym roku akurat mamy 25-lecie tego kościoła polowego. Bardzo ciekawe, tu jest taki fragment przysięgi żołnierzy AK Paderen, który na ten święty krzyż i przysięga być wiernym Rzeczpospolitej Ukrainy. 600 tysięcy żołnierzy AK złożyło taką przysięgę. Największa podziemna armia świata. I te poszczególne stacje. Nie będę wam opowiadał, ale mówię o pierwsza stacja, 23 sierpnia, 39 wyrok, nie? I będą połotów, 1 września, 17 września, 27 zawiązało się podziemne państwo polskie, 14 lutego, tu jest jeszcze śmierć Hubala, 14 lutego, 42 armia krajowa powstała, później aresztowanie Grota Roweckiego, Piotrkowa pochodzi, tak? Dowieźli go Niemcy i do Berlina już nie wrócił. Pierwszy dowódca armii krajowej, jest powstanie warszawskie. Ostatni rozkaz Okulickiego, cudownie świadek, ostatniego komendanta armii krajowej. Z tego wywieźli do Moskwy i też nie wrócił. W tamtym roku, słuchajcie, był Światowy Dzień Młodzieży. I przyjechała tu grupa młodzieży, najpierw z Włoch, a później na drugi dzień byli ze Słowenii. Usiedli sobie, a przewodnik im opowiada. Jako przewodnik chce najwięcej szczegółów. I tak. Pseudonimy, adresy i tak dalej. Ci tak słuchają, nie wiedzą, o co chodzi. Nawet student historii z Polski, do niej by się nie połapał, o co chodzi.
Panie Boże, ja mam nic tego wyczerpię. I mówię do przewodnika, Pan pozwoli, że się przywitam. Nie? I mówię, opowiem Wam historię Polski. To musiałbym się na angielsku tłumaczyć. I mówię, słuchajcie, przyjeżdżam przez Wasz piękny kraj, Słowenia, w nocy należy. Ale nie spawało. Się zaciekawili, że jest ktoś, kto w ich małym tym, tam na Bałkanach żył. I mówię, słuchajcie, czy wiecie, gdzie jest taki kraj, jak się spojrzy na mapę, duży kraj, największy, można powiedzieć, Rosja, tak. I tam jest stolica Moskwa. Wiecie? Jest. A słyszeliście o takim kraju, w takim narodzie, Niemcy, i tam Berlin jest i stolica, i jest. No dobra. No to nasza historia jest taka. My tak pośrodku między nimi, tak dokładnie od 1000 lat. To prawda, uproszczenie, że to księstwo i tak dalej, że cesarstwo, no ale... I my tak, słuchajcie, 1000 lat. I myślicie, że łatwo to jest wyczka? Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. I dlatego można powiedzieć, nie ma miejsca tutaj w Polsce na to, żeby to był naród i słaby i bardzo przeciętny. Bo po prostu rozpłyniemy. Musi być ta moc ducha. Musi być ta moc ducha, żeby nie chodzi o to, żebyśmy byli jakimiś szowinistami, czy że jesteśmy najlepsi. Ale właśnie tutaj na tej ziemi, mieszkając i tu żyjąc, musimy być świadomi tego, kim jesteśmy, jak mamy żyć. I o tą moc ducha ciągle się stara. To, co nam wczoraj słuchał ministra, chociażby to, co mówił, żeby właśnie ta cywilizacja miłości, ta cywilizacja łacińska, do której jesteśmy od 100 lat przed pisaniem chrztu, żeby rzeczywiście nas wewnętrznie rozwijało, bo inaczej rozpłyniemy się w życiu takim, wiecie, plastikowym, hamburgerowym. Na koniec jeszcze tak, taką historię, bo mnie bardzo zdziwiła, ale jednocześnie tak zdumiała. Chyba 4 lata temu na Wielkanoc była jedna starsza osoba, pani, syn też, po prostu na tym odpoczynku Wielkanocy. I usiadła, opowiada, mówi, walczyłam w Powstaniu Warszawskim jako bardzo młoda osoba. Jak powiedziała sama, jestem przeciwniczką powstania, bo za dużo ludzi zginęło i cała Warszawa wróciła. Ale mówi, kiedy zakończyło się powstanie, byliśmy już w Pruszkowie, zamknięci w wagonach do wywózki. I nagle drzwi się otworzyły, a na peronie stoją oficerowie niemieccy. I tak patrzą na nas, patrzą, odliczyli do 3. Hej, zwei, drei, ko. I zabrali nas do takiej budy i wiozą. 3 dziewczyny. Wwieźli nas do jakiejś podwarszawskiej willi. Kazali stanąć w salonie. I nie poruszać się, tylko stać czegoś. Z gabinetu wyszedł generał niemiecki. Von Dünnbach-Zalewski, tak? Ten, który dowodził niszczeniem Powstania Warszawskiego. I przez te swoje małe okulary podszedł i się przyglądał. Każdy osobno, tak przez chwilę, tak od góry do dołu, tak lustrowo patrzył. Przechodził do każdego. Na koniec opuścił głowę, odwrócił się i wyszedł. A nas z powrotem zabrali do samochodu, do wagonu. I pojechaliśmy tam, gdzie nam kazali. Pytam się, co pani wtedy pomyślała? Bo najpierw był strach. Rozstrzelają nas, ale później jak wracaliśmy, co pani pomyślała? No mówi, rozmawialiśmy z panem
z koleżankami, które zostały zabrane. Zastanawialiśmy się, co ten hitlerowski generał myślał. Pewnie myślał, z kim on walczy przez 63 dni. W ciągu 3 dni powinien pokonać to miasto. Nieuzbrojony, wygłodniały. Z kim on walczył przez te 2 miesiące? Chyba tak sobie pomyślał. I opuścił głowę i wyszedł. To jest właśnie ta puenta tego, o co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Że ważne jest to, co pan Mateusz Morawiecki mówi. Żeby być gospodarzem w własnym kraju, trzeba mieć silną gospodarkę. Ważne. Ważne to, co mówił pan prezydent. Ważne to, co mówił wczoraj minister obrony narodowej. Że trzeba mieć silną armię, żeby się samemu obronić. Ale ważne jest, żeby byli ludzie, tak jak ci młodzi powstańcy, świadomi, kim są, pełni Bożego Ducha i mocni, rzeczywiście mocni. Wtedy można naprawdę dużo uczyć. Wy jesteście tym, jednym z tych środowisk, że znowu was pochwalę, że najlepszy. Jednym z tych środowisk, który właśnie to czynicie. To czynicie. Kiedy przychodzą chwile próby, to ten przeciwnik, który chciałby, żeby to został tam gdzieś podsłuchany, żeby tam się to zniszczyło i tak dalej, okazuje się, że nie. Bo są ludzie, którzy niepotrzebnie, ale 63 nie jest łatwo. Od takich ludzi należy się. Piękny zewnętrznie świadomy tego, że słowo honor ojczyzna to nie jest takie jak tam haseł wytatuowane gdzieś na ręku. Że to jest po prostu rzeczywistość, w której żyje. Jest szczęśliwy. I tego wam wszystkim życzę. Amen. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby przypominali światu prawdę o Bożym miłosierdziu. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących państwami, aby przez swoje działania przyczyniali się do pomnażania dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski módlmy się. Za sprawujących władzę w naszym kraju, aby ciągle mieli świadomość, że otrzymali ją od Boga dla dobra tych, którym służą. Ku umiłowaniu sprawiedliwości, wolności i pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego małżonkę Marię, aby ofiara ich życia przyniosła w Polsce i Polakom pokój, solidarność, wzajemną miłość i wszelkie dobro potrzebne dla rozwoju praw ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za pozostałych poległych nad Smoleńskiem, aby ich cierpienie i śmierć stały się przepustką do nieba i zadośćuczynieniem za grzechy narodu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych członków klubów Gazety Polskiej, aby obmyci z grzechów dzięki Bożemu miłosierdziu oglądali Boga w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy pamiętając o Bożym miłosierdziu, nie zapominali o miłosierdziu względem wszystkich bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Na koniec prosimy Cię, Panie Boże, o pomyślność do naszej ojczyzny, by się rozwijała gospodarczo, ale by się rozwijała również duchowo, moralnie. Ale też chcemy prosić z tego miejsca, tak jak Ty, dobry Boże, dajesz dobrych przywódców do jednego narodu. Poprosimy Cię
za całą Europę, żeby przestała malować kredkami po asfalcie. Daj tak dobrych, mądrych przywódców, których tak bardzo w tej Europie potrzeba. Ciepło się. O Boże, przy naszej prośbie, wojna, który zanosi do siebie, który żyje się, który się w wieku wieku. Amen. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą, zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał, zesłał na apostoł Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, złamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszystko, to jest wolnym ciało moje, które za nas będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, ponownie dzięki Tobie składając, poro swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krew i moje nowego i wiecznego przymierza, która za Was za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Poczyńcie na moją pamiątkę. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Także tutaj mieliście zalew, potok klubowiczów,
ale życzę Wam dalszych takich potoków, rozbijajcie ten środek i niech sami patrioci do Was przyjeżdżają. To do nas straszne nerwy, nasz zjazd budził na zewnątrz, jak poczekacie na wrota, ale to dowiecie się, że to nie tylko ksiądz Sowa już nam krzyczy, ale jeszcze inni też tam krzyczy. Dzisiaj jakieś odgłosy, bo nie decydował, jesteśmy na myśli niecenzuralne, ale internet jest ponad zalany nerwami. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili też do tego zjazdu, wszystkim Beacie i Galtkowi, Ani, Ewie, Kulbowi, Piotrkowskiemu, Dysiowi, na każdemu, kto zrobił służby naszej liturgicznej. Bartek się teraz zepsuł do służby, tam jakaś piękna dziewczyna obok niego śpiewa. Wszystkim, którzy coś zrobili dla nas, bardzo, bardzo dla nas. Życzę dobrej podróży do domu. Wracajcie spokojnie i zanieście tam do tego środowiska to, że się tutaj otrzymali, usłyszeli, to trzeba dobrej rodzinie powtarzać i dobro budować. Boże, też Polskę przestali szerieli.